Dzień dobry, dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe. Ostatnie już przed 13 października, przed wyborami. Ja nazywam się Agnieszka Wiśniewska. A ja Jacek Rakowiecki. No i nie sposób w związku z tym nie powiedzieć czegoś o wyborach. Zresztą prasa nam na to nie pozwala, bo gdzie spojrzeć, to albo afery, albo... Albo Pisancjum, to tak, też afery. Albo Jarosław Kaczyński w różnych odmianach. 100 twarzy Jarosława Kaczyńskiego na tygodnikach ostatniego tygodnia. Tak. Ale co, są jakieś ciekawe na ten temat publikacje? Wiesz, to są takie, jest dużo rozmów, dużo też takich publikacji, które opowiadają o tym, jak wygląda kampania. Dziennikarze jeżdżą, trochę jak w amerykańskich filmach i serialach znamy to, dziennikarze jeżdżący z autobusami, z politykami, opowiadając, jak właśnie kampania przebiega. Trochę też takich już pewnie pierwszych też, czy rozczarowań, czy takich już podsumowań i dużo nawoływania do tego, żeby iść na wybory. No tak, to właśnie w przeglądzie są relacje różnych kandydatów i na przykład spisane przez Roberta Walenciaka i na przykład Krzysztof Gawkowski, czyli SLD kandydujący w okręgu czwartym, który mówi jednak wbrew, dlatego to chcę na to zwrócić uwagę, trochę wbrew tak reklamowanym przez nas, oczywiście znakomitym badaniom o cynizmie politycznym Polaków, mówi jednak, że bezustannie spotyka takich wyborców PiSu, którzy są całkowicie opętani przez propagandę pisowską. To znaczy mają tylko tę wersję rzeczywistości i że kiedy to są jakieś spotkania w jakichś salach, kiedy on jednak zaczyna te afery wymieniać, to zapada głucha cisza, jest kompletny opad szczeny, że oni w ogóle o tym nie słyszeli, tak? O Banasiu, o marszałku Kuchcińskim, o hejterach w Ministerstwie Sprawiedliwości. Więc trzeba też brać pod uwagę, że wcale nie jest tak, że cały elektorat PiSu rzeczywiście tak ochoczo ogląda też TVN i czyta Gazetę Wyborczą, bo jak widać jednak nie i ma sens niestety ta obrzydliwa goebbelsowska propaganda w mediach pisowskich. Także coś w tym jest, ale żeby nie było tylko smutno, to z kolei Piotr Gadzinowski, to muszę zacytować, też SLD, okręg wyborczy 19, jak zawsze Gadzinowski jest na ostatnim miejscu. Tak, ma zawsze zarezerwowane tak, to miejsce, tradycja. Który opowiada, podszedł do mnie raz pewien mężczyzna, bardzo ciepło się przywitał, poprosił o autograf, mówi, że poluje na mnie od dawna i wreszcie się udało, zrobił sobie zdjęcie. Miło było, połechtał moją próżność, więc dłużej rozmawialiśmy. W końcu on mówi, muszę się pożegnać, iść do domu, pochwalić się żonie, z kim rozmawiałem. Bardzo dziękuję za rozmowę, strasznie z pana fajny facet, panie Bryndal. Kampania objazdowa, to jest Rafał Kalukin w Polityce z tego samego cyklu, czyli jeżdżący z politykami dziennikarzy. Tutaj taka uwaga, czasem wystarczy dać się ludziom wygadać, a sami się zmobilizują, jednak mobilizacji po stronie Koalicji Obywatelskiej specjalnie nie widać, czego brakuje w kampanii. I właśnie ten przejazd autobusem z kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premierkę. Polecamy, to są takie ciekawostki, kulisy, one też pokazują, jak właśnie, jak wyglądają te codzienne spotkania polityków z wyborcami. Tak, aczkolwiek co i raz na fejsie czytam, że a u nas nikt nie był, że było 5 pisowców i nikogo ani z lewicy, ani z KO. Także no, może gdzieś jest tak, że jest 5 z KO i nikogo z PiSu, no ale... Ale nie wiem, jeszcze z takim wpisem na fejsie się nie dotknąłem. Natomiast ja przy okazji też, bo Newsweek postanowił podsumować te najgrubsze afery, stąd właśnie ta ich lista i stąd taki zacny zbiór portretów Ziobro, Banaś, Szydło, Rydzyk, Marek Chrzanowski. Przypominam, afera KNF, Komisji Nadzoru Finansowego. Kto to jeszcze pamięta? A tak było głośno. No oczywiście Macierewicz z podkomisją smoleńską i tak dalej, ale przy tej okazji przyszło mi do głowy jedna rzecz, że problem mediów dzisiejszych polega na tym, że kiedy próbują zbadać tę sprawę, to jednym z podstawowych elementów takiego badania jest konieczność zapytania oskarżonego czy podejrzanego o coś, tak, albo instytucji, którą on reprezentuje. No i tutaj PiS
łamiąc nie tylko wszelkie zasady kultury, ale łamiąc polskie prawo przede wszystkim, twardo nie udziela żadnych odpowiedzi, albo udziela jakichś absurdalnych wypowiedzi. I mój ból polega na tym, że ja jestem jeszcze z takich mediów, w których konsekwencja była rzeczą nadrzędną. To znaczy trzeba pytać do upadłego, trzeba zadawać pytanie 100 razy, 200 razy, a jeżeli ono nie zostanie udzielone, odpowiedź nie zostanie udzielona w terminie, to po prostu trzeba składać sprawę do sądu. Ale to jest taka sytuacja, w której wiesz, znaczy możemy tutaj mówić pytać do upadłego, po prostu są takie momenty, w których ta władza i tak nie odpowiada. Ale już sąd to jest co innego. Ale wiesz, liczne wyroki. Pojęcie, gdzie on jest. To jest ciekawe, bo już dzisiaj pojawiają się takie teksty, które na końcu mają adnotację, pytaliśmy w ministerstwie, nie udzielono nam odpowiedzi. Znaczy dzisiaj też te media pokazują, że to nie jest tak, że my nie chcieliśmy. A nie, ja nie mam tu pretensji do mediów. Ja raczej to jest skutek tego, że te media są dzisiaj biedne. Obsada jest strasznie mała. Nie stać ich na zatrudnianie. Rzeczywiście trzeba zatrudnić armię prawników nieraz do takich rzeczy. To kosztuje. A wiadomo, że... Nawet jakbyś 7 armii zatrudnił, a jak nie będą chcieli odpowiedzieć z ministerstwa, to ci nie odpowiedzą. Ale wiesz, jak przyjemnie byłoby podać dodatkowo informację, że PiS przegrał na przykład 500 procesów o nieudzielenie informacji mediom, jaki byłby rezonans tego i w Polsce, i w Europie, i w Brukseli. No po prostu sama przyjemność. Obawiam się, że to mogło być tutaj właśnie trochę jedna z tych wielu afer wymienianych. Zobaczymy, jak one wpłyną na wynik wyborów. No zobaczymy. Jeszcze przedwyborczo jedną rzecz chciałam pokazać i zwrócić też Państwa uwagę na pismo, do którego żeśmy nie sięgali do tej pory, a jest to według mnie jedna z najlepszych gazet takich robionych przez środowisko jednego tematu, nie wiem, przez naszą replikę. Replikę no, wstyd, można wziąć ale nie znam. Za darmo, to zapraszam w redakcji Krytyki Politycznej, zawsze można odebrać nowy numer repliki, to jest numer z września i z października. I jest to, i tutaj jest świetny, bardzo ciekawy tekst Piotra Mikulskiego pod może mocnym, kontrowersyjnym tytułem Cioty do urn, ale środowisko samo o sobie może tak mówić, ma do tego prawa. Tekst, który wylicza, że jeżeli, i to są informacje z 2016 roku z badań Instytutu Dahlia Research, jeżeli w Polsce jest 4,9% społeczeństwa to jest społeczność LGBT, czyli jakieś 1,9 miliona, pełnoletnich z tego jest 1,5 miliona. Pomyśl teraz, jakby te 1,5 miliona poszło i zagłosowało i wybrało sobie, nie wiem, czy jedną partię, czy jednego polityka, nie może, ale jedną partię, jedną siłę, którą wspiera, ma to 1,5 miliona głosów, to jest, przekłada się na jakieś 40-45 miejsc w Sejmie. Replika podaje też takie wyliczenia. Wyśle zabrakło głosów Komorowskiemu do zwycięstwa w wyborach prezydenckich, 0,5 miliona. No tak. To pokazuje, że te 1,5 miliona głosujących, jeżeli pójdą głosować, 1,5 miliona uprawnionych do głosowania przez gejów, lesbijek, osób trans, które staną za walką o swoje prawa, może zmienić wynik wyborów. To jest świetny materiał nawołujący właśnie społeczność LGBT do uczestnictwa w wyborach. No to ja wszystkich wzywam, żeby tak rzeczywiście zrobili. Jeżeli chcecie sami żyć w fajniejszym kraju, to ważne, żeby pójść i zagłosować na tych, niekoniecznie nawet z jednej partii, ale na szczęście w obu blokach opozycyjnych jest dużo fajnych, mądrych ludzi, którzy już udowodnili zresztą, że walczą o prawa LGBT. Co jeszcze? Ja jeszcze taką ciekawostkę w ramach mojego serialu pod tytułem Znęcanie się nad Wprostem, chociaż też wprost chwaliłem, chcę jednak powiedzieć, to tym razem znalazłem rzecz zupełnie uroczą, która oczywiście, że jest płatnym materiałem prasowym, de facto reklamą, ale udaje normalny tekst, jest z winietą Wprost Rolnictwo, jak to się robi w ARIRM, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak dopiero co podsłuch z ministra Ardanowskiego, który mówił o koszmarze, z opóźnieniach, z rozdzielaniem pieniędzy dla rolników. Pamiętasz, była cała, tak, pamiętasz, tak. Bo to już
minęło dwa czy trzy dni, już jest kolejnych 100 innych afer. Więc to sobie trzeba przypominać. No i to jest jakiś pean na cześć tego, pean, mówię dosłownie, to jak programiści z tej agencji stworzyli jakiś tak genialny system, dzięki któremu rolnicy błyskawicznie dostają pieniądze, a jeszcze w dodatku ten system rekomenduje Centralne Biuro Antyterrorystyczne. Muszę powiedzieć, że sprawdziłem potem po raz drugi winietę, czy jest to rubryka humoru, ale nie, to jest rubryka wprost rolnictwo. No, głęboki szacunek za takie uczciwe dziennikarstwo. Jest jeden temat, który w ostatnich numerach tych i tygodników, ale też miesięcznika, to jest miesięcznik Pismo, również bardzo serdecznie polecam, październikowy numer mam ze sobą, który pojawia się też w replice, okładkowy materiał, to jest edukacja. Wiadomo, zaczęła się też szkoła i też temat edukacji to jest taki temat, który wraca. I to są bardzo ciekawe teksty, bardzo je serdecznie polecam w Newsweeku, żeby nie tylko samą polityką żyć, chociaż edukacja to akurat jest totalnie polityka i to jest po prostu nasza przyszłość. Tekst Jacka Tomczuka o zimnej wojnie w polskiej szkole i to jest wojna pomiędzy rodzicami i nauczycielami. Cytuję. Moi rozmówcy zauważają, że nastąpiła fundamentalna zmiana. Kiedyś to rodzic z nauczycielem tworzyli wspólny front dorosłych. Przeciwko dzieciom oczywiście. A dzisiaj to rodzic z dzieckiem toczą wojnę z nauczycielem. Kiedyś uczeń bał się wywiadówki. Dzisiaj to raczej, dzisiaj raczej nauczyciel idzie na nią pełen lęku. Co tam rodzice nakrzyczą? Dwa jeszcze materiały bardzo ciekawe. Justyny Sucheckiej, świetna dziennikarka Gazety Wyborczej, teraz w TVN24, w piśmie ostatnim jej tekst Wychowanie do życia. Jeżeli ktoś naprawdę wie bardzo dużo i bardzo sensownie bardzo dużo i bardzo sensownych informacji ma na temat edukacji, to jest Justyna Suchecka. W replice zawsze są bardzo fajne, bardzo dobre wywiady z przedstawicielami środowiska i osobami popierającymi środowisko LGBT. Tym razem jest to wywiad z Przemkiem Staroniem, nauczycielem roku. Wywiad o tym, to jest jego historia, jego coming out i też jego praca w szkole, o tym jak on sobie radzi z czy trudniejszymi sytuacjami, jak rozmawia z młodzieżą. Widać, że to jest rzeczywiście nauczyciel z powołania, który ma po prostu świetny kontakt z młodzieżą, który i żyje też tym, czym żyje młodzież. Na przykład jeżeli opowiada o sobie, to mówi o tym, że na przykład wiem, że nie można heroizmu wymagać, ale ja jestem z Gryffindoru. Wiemy oczywiście, z czym jest Gryffindor, to jest jeden z domów z Harry'ego Pottera. Tak. I co mówi Przemek Staroń? My z Gryffindoru nie jesteśmy tylko mądrzy, dobrzy i sprytni, jesteśmy też odważni. Przemek Staroń z Gryffindoru, polecam Państwu ten wywiad. To ja jeszcze jedną rzecz, bo też mądrzy i odważni są twórcy, to taki Michałek, ale dość wstrząsający. Myślę o twórcach festiwalu Warszawa w budowie, którzy przeprowadzili kwerendę w Warszawie. Okazuje się, że w śródmieściu Warszawy jest 100 pomników. Wiesz, na ilu z nich są mężczyźni? 95. No nie, tylko 70%. Tylko 70%, ale 1/3 z postaci na pomnikach ma w ręku jakąś broń. Miecz, karabin, granat. Natomiast w Finlandii, jak my na przykład teraz był problem z naszym stuleciem, tak, niepodległości, była, że łuk triumfalny postawić tam na Wiśle albo gdzieś tam, albo ławki niepodległości. Świetne, te ławki niepodległości. Tak, a Finlandia z powodu też swojego stulecia, wiesz co zbudowała? Bibliotekę. Bibliotekę. I tak sobie przypomniałem, ja naprawdę nie jestem miłośnikiem komuny, byłem represjonowany, ale jednak sobie pomyślałem, że 1000 szkół na 1000-lecie to naprawdę był pomysł, którego ja życzę każdemu, kto będzie rządził w Polsce po 13 października. Jest jedna rzecz, o której chcę wspomnieć, bo nie mieliśmy jeszcze sportu tutaj w tym naszym przeglądzie
dzisiejszym, trafiłam na ciekawy tekst, znaczy ciekawy, mnie to interesuje, ponieważ pojęcia oczywiście nie mam o karierze Łukasza Piszczka i o tym, co on dzisiaj robi. Powoli kończy karierę i zakłada, założył szkółkę, taką akademię piłkarską w Goczałkowicach Zdroju, to jest jego rodzinna miejscowość. No i zaczęłam czytać ten tekst i oczywiście, ponieważ na zdjęciach nie znalazłam żadnej dziewczynki, która tam bierze udział w tych zajęciach, no to tak wyczekiwałam, czy w tych zajęciach, w tej szkółce dziewczynki się uczą. Bardzo długo nie ma żadnej informacji, podejrzewam, że niestety nie, ale uwaga, to jest szkółka dosyć chyba taka duże wymagania stawiająca przed uczniami, przed osobami, które też chce przygotowywać do zawodowej, może kiedyś kariery piłkarskiej. Z 300 dzieciaków wybrano 58, więc selekcja jest spora. I na szczęście ci, którzy nie wszyscy zostali wybrani, ale ci, którzy nie chodzą na zajęcia, raz w tygodniu mogą przyjść na otwarte zajęcia dla chętnych, w nawiasie również dziewczynek. No proszę, czyli jedna. Ale tylko raz w tygodniu. Ucieszyłam się z jednej strony, że raz w tygodniu te dziewczynki już zostały zauważone, ale naprawdę, może tutaj apel do Łukasza Piszczka, żeby też zaprosił dziewczynki do Akademii Piłkarskiej. Bo z tego wynika, że to jest jeszcze mniejszy procent niż tych pomników z niemężczyznami w Warszawie. No niestety, a to dziewczynki naprawdę mogą świetnie grać w piłkę. Nie wiem, czy oglądałaś ostatnie mistrzostwa, Megan Rapinoe to jest po prostu gwiazda i to jest świetna piłkarka, to jest naprawdę dobra piłka. A w dodatku jestem pewien, że 13 października do urn pójdzie więcej kobiet niż mężczyzn w Polsce. I to nie tylko dlatego, że kobiet jest w ogóle statystycznie trochę więcej, ale panowie, to ja mogę powiedzieć, spróbujmy jednak tutaj pokonkurować w takim szczytnym celu i idźmy na wybory.